Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Jej artystyczne motto brzmiało: aby pisać, trzeba żyć. Uwielbiała Virginia Woolf, a ją uwielbiał Gabriel Garcia Marquez, który uznał jej powieść Diamentowy Plac za najważniejsze hiszpańskie dzieło literackie od czasu hiszpańskiej wojny domowej. Nazywana jest największą katalońską pisarką XX wieku. Bohaterką tego odcinka raportu o książkach jest Mercè Rodoreda. Po 5 dekadach od premiery w języku katalońskim ukazała się w polskim przekładzie jej powieść Rozbite lustro. To historia pewnego domu na przedmieściach Barcelony, w którym mieszkała pewna rodzina. Ludzie i przedmioty tworzyli świat, który za chwilę, wraz z wybuchem wojny domowej, miał się rozpaść na zawsze. To także opowieść o mężczyznach, którzy są z kobietami, których nie kochają, i o kobietach, które spędzają życie u boku mężczyzn, których nie pragną. Wszyscy niosą w sobie wielką nostalgię, którą odczuwa każdy, kto żył intensywnie i sięga kresu. Zapraszam na opowieść o życiu i dziele Mercè Rodoredy. Drodzy słuchacze, to wszystko, co robimy, możliwe jest dzięki Waszemu wsparciu. Raport o stanie świata, raport o książkach, każda raportowa odsłona, format i cykl to nasze wspólne dzieło. Dziękujemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Zapraszam na fanpage raportu o książkach na Facebooku, zapraszam też do kontaktu ze mną. Można do mnie pisać na adres raportoksiążkach@gmail.com. Program realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy! Gościem raportu o książkach jest Dagny Kurdwanowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Choć tak naprawdę to ja goszczę u Ciebie w Gdańsku, w Instytucie Kultury Miejskiej, gdzie jesteś kierowniczką działu literackiego, i zdradzę Państwu, że Twój pokój pełen jest książek. Tak sobie myślę, że to jest doskonałe miejsce, żeby rozmowę o literaturze z Tobą poprowadzić, zwłaszcza, że przed nami rozmowa o powieści przez wielkie P i o autorce. Właściwie to nie wiem, która kolejność jest bardziej właściwa w tym wypadku, a może w ogóle nie należy oddzielać jednego od drugiego, czyli książki czy też powieści od autorki, bo ta pisarka, której poświęcony jest ten odcinek raportu o książkach, o powieści pisała tak. I tutaj cytat. Powieść powstaje przede wszystkim z dużej dawki intuicji, z dodatkiem tego, co nieuchwytne, agonii i zmartwychwstań duszy, uniesień, rozczarowań, pokładów mimowolnych wspomnień, całej tej alchemii. Gdybym nigdy niczego nie czuła, patrząc na zachód słońca, jak mogłabym opisać, czy raczej zasugerować jego magię? I tutaj cytat się kończy. Zaczynam od niego. Zresztą to jest początek posłowia do powieści Rozbite lustro, która po kilku dekadach od pierwszej publikacji w języku katalońskim, bo przypomnijmy, ukazała się w roku 1974, teraz po raz pierwszy w przekładzie Anny Sawickiej ukazuje się po polsku. W każdym razie od tego cytatu zaczynam, bo tak sobie myślę, że to jest bardzo ważne wyznanie pisarki, w którym ona mówi, że powieść powinna przekraczać granice opisu i dotykać gdzieś istoty doświadczenia. Pisarz, który nie doświadcza, jest chyba skazany na literaturę jałową. O tak, Mercè Rodoreda to jest pisarka, która jest niesamowicie zanurzona w swoich postaciach, w bohaterach, których tworzy. Ona wręcz właśnie w tym posłowiu używa takiej metafory pięknej, że tak, no niestety niektórzy z nich źle kończą. Ona stała się ich przeznaczeniem. Ona w sensie Mercè. I choć ona nie wie, co się wydarzy z jej bohaterami, bo oni są w jakiś sposób wolni i są osobnymi bytami, to jednak no właśnie ona jest takim rodzajem
Boga, można powiedzieć, bogini i przeznaczenia ich losu, bo to jednak ona tka ten los. I to jest taka bardzo charakterystyczna część jej pisania, bardzo też silnie widoczna w poprzedniej powieści, która wyszła po polsku, Diamentowy plac, też w znakomitym tłumaczeniu Anny Sawickiej. I tam równie silnie właśnie czuć to, o czym mówisz, to takie zanurzenie się, doświadczenie, oddanie tego doświadczenia, a jednocześnie taka potrzeba pisarki, takiej prawdziwej artystki, żeby o rzeczach pozornie prozaicznych mówić w jakiś nowy sposób. Tak, żeby to, co ona chce powiedzieć o bohaterach, o bohaterkach, żeby to nie brzmiało na przykład tak, że bohaterka mówi, no cierpię z powodu tego, że muszę się czymś zajmować, na przykład mam dużo obowiązków w domu. Merse tworzy to tak, że to jest gdzieś pomiędzy słowami, jest w wykrzyknikach, w pauzach, w rwanych zdaniach na przykład. I dopiero z tego czytelnik dobudowuje sobie całą tę opowieść o zmęczeniu bohaterki na przykład, albo o jej rozdarciu, albo o poczuciu straty. Więc to jest coś niebywałego w ogóle w tej prozie, bo ona też przez to wciąga w świat bohaterów. Mhm. Także no ja jak czytałam obie te powieści, najpierw Diamentowy plac, potem Rozbite lustro, w komunikacji miejskiej to czytałam, to naprawdę mi się zdarzały takie momenty, że odrywałam się od tego i się okazywało, że pojechałam przystanek za daleko. Bo to wejście w ten świat jest tak głębokie i tak angażujące. No to niewielu pisarzy potrafi to robić. Ona się bardzo mocno identyfikowała z prozą Virginia Woolf. Tą taką modernistyczną prozą, którą jak dzisiaj czytamy na przykład panią Dalloway. No to nam się wydaje, że to jest takie, no to tak, to jest dobre. Natomiast kiedy Virginia Woolf to wydawała, w przyszłym roku będzie stulecie tej książki, wydania tej książki, to była absolutna rewolucja właśnie takiego pokazywania tej takiej prozaiczności, codzienności, ale przetwarzania tego literacko na coś więcej, na doświadczenie, które jest niemalże duchowe. No i to Rodoreda potrafi. I ona to potrafi dzięki temu niezwykłemu językowi literackiemu, który jest, myślę, że jedną z najsilniejszych stron powieści tej katalońskiej autorki. No poza tym, że te powieści też mają niezwykłą fabułę, ale o tym za chwilę powiemy. Natomiast kiedy mówiłaś o języku Rodoredę i kiedy wspomniałaś o powieści Diamentowy plac, to przypomniał mi się taki inny fragment tego posłowia, od którego zaczęłyśmy. Brzmi on tak. Autor nie jest Bogiem, nie może wiedzieć, co dzieje się we wnętrzu stworzonych przez niego postaci. Zabrzmi fałszywie, jeśli powiem, Kolometa była zrozpaczona, bo nie nadążała ze sprzątaniem po gołębiach. Również nie mogę jej zmusić, by to powiedziała od siebie. Byłam zrozpaczona, bo nie nadążałam ze sprzątaniem po gołębiach. Muszę znaleźć formułę bogatszą, wyrazistszą, bliższą szczegółu. Nie mogę mówić czytelnikowi, że Kolometa jest zrozpaczona. Muszę sprawić, by to poczuł i aby odczuł desperację Kolomety, byłam zmuszona napisać. W tym dniu podjęłam decyzję, że to koniec. Koniec z gołębiami. Gołębie, groch, poidła, gniazda, gołębnik i drabina murarska. Wszystko precz. Siano, kulki siarki, pospolite sraluchy i te z czerwonymi oczami i czerwonymi łapkami. Precz. Komórka na tarasie znów będzie moja. Klapę zamkniemy, a w komórce znów znajdzie się miejsce na krzesła. Koniec z wlatywaniem do mieszkania przez klapę. Kosz bieliźniany pójdzie na taras, bo pranie powinno się suszyć na tarasie. I tak dalej, i tak dalej. Długi to jest fragment. Nie będę przytaczać całego, ale to jest chyba rzeczywiście ta esencja tego niezwykłego języka Merse Rodoredę. I kiedy ona tak mówi o tym, że autor musi czuć poprzez własne doświadczenie, jakoś tam musi filtrować wszystko to, o czym pisze, to tak myślę sobie, że to nie jest chyba postawa tylko zarezerwowana dla pisarzy, ale w ogóle dla twórców. Wiesz, mi się to kojarzy z niektórymi aktorami, którzy też przyjmują, to jest taka cała szkoła grania, prawda? Grania przez doświadczenie. Nie mogę zagrać czegoś, czego nie doświadczyłam lub nie doświadczyłem. Ja miałam w ogóle takie wrażenie, czytając obie te powieści, że ona tak jakby w swojej głowie to wszystko aktorsko też odgrywała. To jest tak sugestywne, że z jednej strony jest, ona bardzo dużo pisze o przedmiotach,
Przedmioty też są ważną częścią jej pisania i twórczości. Dotykanie przedmiotów, smakowanie, wąchanie, to jest takie bardzo zmysłowe. Ale to też jest właśnie część tego doświadczenia, tak jakby ona w swojej wyobraźni to wszystko już miała dotknięte, powąchane i z tym siadała i ten cały świat, który w jej głowie się pojawiał, odtwarzała. Jest też fantastyczny fragment, to chyba jest w tym posłowiu, bo tak jeszcze jedna dygresja, wspaniałe jest to, że ona lubiła, znaczy nie wiem czy lubiła, ale to robiła, że pisała o swoim pisaniu. Więc dawała dużo takich wskazówek, które dla czytelnika mogą być przydatne. No właśnie, i ona podkreślała, tak jak większość autorów podkreśla, że żadna z tych bohaterek, które ona tworzyła, czy bohaterów, to nie jest ona, ale coś z niej zawsze coś tam przeniknie. Natomiast opisywała takie scenki, których była świadkinią na ulicy, w parku i na przykład mówiła, zobaczyłam jakąś kobietę i mojej bohaterce tej dałam oczy tej kobiety. Więc ona tak jakby całą sobą chłonęła różne emocje, przeżycia, obrazy, a potem to w jakiś taki wspaniały sposób w swojej głowie przetwarzała na literaturę. I myślę, że to jest, no właśnie, tak jak mówisz, to jest cecha wielkich artystów. Ona też była malarką. To była jedna z jej pasji, jak wyjechała z Hiszpanii w związku z wojną domową na emigrację, na której przebywała bardzo, bardzo długo, to zajmowała się też malowaniem. I to nigdy się nie stało jej jakimś takim powołaniem artystycznym, jednak pisanie było na pierwszym miejscu, ale myślę, że to doświadczenie malowania też jakoś jest wyczuwalne w tej prozie. Mhm. Że ona to maluje takimi scenami, obrazami, które z jednej strony są statyczne, bo zobacz, że tam nie ma dużo akcji. To jest takie powolne, można powiedzieć, że takie obserwacyjne, obserwujemy, bohaterki obserwują, często siedzą, rzadko chodzą. Od czasu do czasu jest tylko jakieś takie przełamanie. Trochę tak, jakbyśmy oglądali właśnie obraz, a z drugiej strony na tym obrazie dzieje się tak bardzo dużo, że właściwie jak to czytam, to się zastanawiam, jak ona to zrobiła, jak jej się to udało. I wtedy właśnie wchodzi się w tę warstwę słów i znowu ukłony dla tłumaczki, bo oddać tę precyzję, z jaką Rodoreda pisała, dla niej każde słowo miało jakieś znaczenie, o czym ona też pisze i w prologu do Diamentowego Placu i w posłowiu do Rozbitego Lustra, że tam nie ma przypadkowości. Jeżeli gdzieś jest radość, to ta radość oznacza bardzo dużo. I wiadomo, że właśnie to słowo jest potrzebne, więc no, tu szapoba, tłumaczka, która to przetłumaczyła, także jesteśmy w stanie to wszystko odebrać tak, jak Rodoredo to pisała, no to jest... To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że tam nie ma przypadków w tej prozie. To takie trochę przewrotne, bo niektóre rozdziały, całe rozdziały przypominają taki strumień poetyckiej świadomości. I tutaj to nawiązanie do Virginia Woolf, idolki Mercer Odoredy. I tak sobie myślę, że to, co powiedziałaś też, że często te powieści przypominają obraz, taki statyczny obraz, a jednak tam tak bardzo dużo się dzieje, no to wynika właśnie pewnie z tego doświadczenia, z tego bogatego doświadczenia pisarki. I tutaj znów chciałam przytoczyć pewną anegdotę, kiedy to Mercer Odoreda rozmawiała z naczelnym barcelońskiego dziennika La Rambla i on wtedy dał jej taką radę: chce pani pisać? To najpierw proszę pożyć. Znakomita rada chyba dla każdego pisarza, artysty, twórcy w ogóle. I chyba Mercer Odoreda się tej rady trzymała. I mam taką propozycję, żeby to życie Mercer Odoredy, jakże ciekawe, żeby jej życiowe doświadczenia były takim kluczem do odczytania tej powieści, która dzisiaj w roli głównej, czyli Rozbite lustro, chociaż o Diamentowym Placu też oczywiście mówmy, bo to powieść to taka tylko mała dygresja, o której Gabriel Garcia Marquez powiedział, że to największa powieść hiszpańska wydana po wojnie domowej w Hiszpanii.
I od razu tutaj jeszcze zaznaczę, że tą wiedzę na temat biografii autorki czerpię przede wszystkim z tekstu Aleksandry Lipczak na temat Mercero Doredy, ale najpierw może dwa słowa opowieści dla tych słuchaczy, którzy nie czytali. To jest historia pewnego domu, pewnej rodziny, a może to jest historia pewnego świata, który za chwilę ma się skończyć. Ten dom to jest trzypiętrowa willa, a nawet pałac w odczuciu wielu bohaterów na przedmieściach Barcelony. Rodzina skomplikowana, na czele której stoi Teresa, to jej życie w pewnym sensie jest taką klamrą opowieści, która kończy się wraz ze śmiercią Teresy, ale koniec wyznacza coś jeszcze. Wybuch wojny domowej w Hiszpanii w roku 1936 i ta wojna oznacza też koniec tego właśnie świata, koniec tego domu, koniec tej rodziny. Na początek chyba tyle nam wystarczy. Powiedzmy zatem, jakie dzieciństwo miała Merce Rodoreda? Ukochany dziadek i dom pełen fantazji, prawda? Tak, no dzieciństwo miała zdecydowanie ciekawe, ponieważ poza tym, że dziadek był taką postacią niezwykle ważną w jej życiu, którym ona zresztą się opiekowała potem, jak on ciężko zachorował. I to był jeden z powodów, dla których ona rzuciła szkołę. A to jest też w ogóle niezwykłe, bo ona miała 9 lat, kiedy przestała chodzić do szkoły. Więc w takim stereotypowym myśleniu to, jak wspaniałą pisarką się stała, no, zrobiła to bez szkoły, można powiedzieć. Ale to dziadek właśnie chyba ją uczył, prawda? Tak, dziadek i też ona pochodziła z domu, w którym rodzice kochali sztukę i kochali literaturę. Ojciec był niezwykle zafascynowany literaturą katalońską i to też wpajał Mercę, ta miłość do książek i ona ją wyniosła z domu. Matka też kochała i muzykę, i sztukę, więc ona dorastała w takim domu do pewnego momentu, który był bardzo, można powiedzieć, liberalny, pełen swobody, można było wymyślać historię, żyć tą pracą swojej wyobraźni. I potem w ich życiu pojawia się wujek, postać, która jest z kolei taką osobą w tym domu, która trochę zmienia ten styl życia i wprowadza zasady. I Merce podejmuje taką decyzję jako bardzo młoda dziewczyna, żeby za tego wujka wyjść za mąż. Tam papież musiał się zgodzić na to, żeby oni mogli wziąć ślub, ponieważ było bardzo bliskie pokrewieństwo. Taka zgoda została wydana. Z tego małżeństwa urodził się syn, jedyny syn Merce. I właśnie ten wujek jakby trochę postawił tamę tej swobodzie i zarządził, żeby wszyscy żyli tak trochę bardziej konserwatywnie. Mhm. To małżeństwo nie było udane. I też w zasadzie wybuch wojny domowej przerwał to małżeństwo. Merce wyjechała na emigrację i tam poznała innego mężczyznę i to był jej partner w zasadzie aż do jej śmierci. Już nie spoiluję dalej. Bo pewnie... Tutaj bym kropkę właśnie na chwilę przynajmniej, czy też taki wyraźny przecinek postawiła, bo mamy dwie bardzo ważne rzeczy. Ukochany dziadek, który był nauczycielem, ale podkreślmy, był również katalońskim nacjonalistą, wielkim patriotą katalońskim. I to pewnie nie przypadek, że Mercè Rodoreda nauczyła się katalońskiego, żeby móc w tym języku pisać. Ona w szkole uczyła się po hiszpańsku, hiszpańskiego. Więc to chyba ważny moment dla przyszłości i jej pisania, i jej rozumienia tego, co oznacza być katalońską pisarką. No i tych źródeł tej decyzji pewnie właśnie w tym dzieciństwie możemy szukać. Dlatego też ona do dziś nazywana jest największą nie hiszpańską, ale katalońską właśnie pisarką. Tak, to jest też bardzo znaczące. Myślę, że te dwie powieści, które jakąś są taką klamrą dzisiejszego spotkania, one oczywiście, że dzieją się w Katalonii. Oczywiście, że ta historia jest w nich bardzo mocno oddana, a jednocześnie też znowu, tak jak u Rodoredo, to nie jest tak, że ona wprost o niej pisze. Ta historia się przewija, ona się pojawia, nie ma obrazów wojny, nie ma obrazów bitwy. Dowiadujemy się co najwyżej w Diamentowym Placu, że któryś z bohaterów zginął podczas walk. Nie wiemy do końca gdzie, w jakich okolicznościach. To samo jest w Rozbitym lustrze, gdzie ta wojna jest, czujemy, że ona nadchodzi, czujemy, że coś tam się dzieje, odchodzi służba, wyjeżdża jedna z bohaterek na emigrację, ale... Nie ma takiego wprost opisu wojennego i tego, co się działo na ulicach miasta, co też uważam jest
pewnym rodzajem kunsztu, żeby opowiedzieć o wojnie, nie opowiadając o wojnie. Ja sobie też tak właśnie pomyślałam, że to jest książka, w której tej wojny właściwie nie ma do ostatnich rozdziałów. Tam ta historia przez wielkie H pojawia się na sam koniec, a jednak cała ta opowieść jest w cieniu wojny, jest w cieniu tego wydarzenia, które właśnie ma przynieść kres temu światu. Jakiemu światu? To za chwilę opowiemy, ale najpierw chciałam jeszcze do tego wujka wrócić. 14 lat starszy wujek, który rzeczywiście wraca z Ameryki, gdzie miał dorobić się fortuny, wspomaga finansowo rodzinę, żeni się z córką swojej siostry. No nie wiem, brzmi to trochę jak skandal. Skandalem to chyba nie było, bo pełna aprobata rodziców, prawda, była przy okazji tego małżeństwa. No ale z pewnością, tak jak zresztą już powiedziałaś, małżeństwo nieudane, małżeństwo, które bardzo szybko okazało się porażką. I o ile to szczęśliwe dzieciństwo, pełne fantazji, pełne takiej radości życia, nie jest odwzorowane w powieści Rozbite lustro, bo ten dom jest zimny, on jest smutny. Dlaczego? To może za chwilę trochę powiemy. Ale nieszczęśliwe związki, nieszczęśliwe małżeństwa to jest pewnie jeden z najważniejszych motywów tej powieści. Mężczyźni, którzy żenią się z kobietami, których nie kochają. Kobiety, które spędzają życie u boku mężczyzn, z którymi nie chcą być. Ci, których chcą, są gdzieś daleko, nie mogą być blisko. I to jest niemalże takie fatum, które ciąży nad tą rodziną i nad całą tą opowieścią. Na początku tej powieści przyszły mąż Teresy, o której wspomniałam, czyli tej, można powiedzieć, najważniejszej postaci tej rodziny, zanim jeszcze poznaje swoją przyszłą żonę, zakochuje się bez pamięci w pewnej Austriaczce, która po upojnym spotkaniu romantycznym, a nawet erotycznym, popełnia samobójstwo. Rzuca się do rzeki, topi się. Do końca nie wiemy, dlaczego tak się stało, o co chodziło, co było przyczyną tego tragicznego ruchu, ale to, jak fatum właśnie, takie niewyjaśnione, później rzuca ciemny i szeroki cień na losy całej tej rodziny. Tak, te niedopowiedzenia i te tajemnice w ogóle, to jest też jakiś taki znak rozpoznawczy, Merse. Takie niedopowiedzenia o relacjach i myślę, że one też świetnie oddają ten świat, o którym mówimy, że on odchodzi, bo to jest taki świat arystokracji, wyższej klasy i takiego tworzenia pozorów. Wybieranie żony na przykład to jest sprawdzanie, która kandydatka będzie efektowna, która pięknie się prezentuje w sukniach i będzie można ją pokazać w towarzystwie. Tam nie ma miejsca na uczucia, na namiętności. To jest raczej namiętności i uczucia to jest domena takich romansów na boku. To się spełnia poza domem i to zarówno przez mężczyzn, bohaterów tej powieści, jak i przez kobiety. I jest w ogóle wspaniała opowieść o tym, jak również Teresa zakochuje się, czy zaczyna darzyć dużym uczuciem jednego z bohaterów, notariusza. Ale dopóki Teresa to opowiada, my w ogóle się nie dowiadujemy, czy to miało jakiś ciąg dalszy. Wiemy, że jak ona go widzi, to serce jej żywiej bije i że ten mężczyzna bardzo jej się podoba. I to, co między nimi się wydarzyło, poznajemy gdzieś w zupełnie innym miejscu tej opowieści, jako wspomnienie takiej schorowanej już pamięci tego notariusza, który wraca do wspomnień sprzed wielu, wielu lat i dopiero daje nam odpowiedź na to, co też taką nie do końca, powiedzmy, trochę zaawalowaną, ale więcej szczegółów już poznajemy. Natomiast to się nigdy nie dzieje wprost i myślę, że to też, no właśnie, to bardzo dużo mówi o tych relacjach, które w tym świecie, który odchodzi, takim świecie pozorów, dużych pieniędzy, pięknej biżuterii, jest jakąś też prawdą o tych ludziach, o tym, jak bardzo oni chcieli być efektowni, jak chcieli robić wrażenie na innych osobach, a te uczucia, bliskość właściwie, ona gdzieś w tym znikała. Ta bliskość na przykład potrafiła się wytworzyć między panią domu a gospodynią. Nie wiem, ta gospodyni, która jest tutaj też taką bardzo ważną bohaterką tej opowieści, to jest taka osoba, która ma w sobie jakąś czułość, jakąś uważność. Ona dba o ten dom w ogóle, jako dom i o rodzinę. Tymczasem członkowie tej rodziny raczej są w jakichś takich klinczach, dzisiaj byśmy powiedzieli toksyczne relacje.
ale jednak oni byli też, ja to tak odczytuję przynajmniej, że oni też byli więźniami jakiejś sytuacji i faktycznie tutaj wojna położyła temu kres, bo to no, wojna też była przeciwko takim osobom. Mhm. Ta wojna dokładnie też w podobny sposób pojawia się w Diamentowym Placu, przy czym tam bohaterką jest tak zwana kobieta z ludu, można powiedzieć, zwykła kobieta ciężko pracująca, która zupełnie inaczej doświadcza tej wojny, ale też jej uczucie z kolei do jej męża jest, no tam jest trochę więcej namiętności, ale później ona poznaje innego mężczyznę, który zostaje jej partnerem i tutaj właśnie uczucia już nie są takie ważne. Taka, bym powiedziała, raczej takie spojrzenie praktyczne, taki brak sentymentalizmu. Tu nie ma tego romantyzmu i to jest też coś, co łączy ją, myślę, z Virginią Woolf i w ogóle z pisarkami modernistycznymi. Taki rodzaj rzeczowości, można powiedzieć chyba w opisie relacji, że chcemy się dowiedzieć, co jest tam w środku, tak trochę to rozebrać na czynniki pierwsze, tak jak długopis się rozkręca. To bardzo mało romantyczne porównanie, myślę, które pasuje. Tak, to takie odejście i zmęczenie tą wielką romantyczną miłością, która spala serca, powoduje motyle w brzuchu. Romantyzm jest, ale on jest gdzieś tam, możemy się go co najwyżej domyślać. Ale to nie jest tak, że bohaterowie tego romantyzmu nie pragną, bo oni go pragną z całego serca, z całej duszy. Zresztą tutaj znów myślę, że bardzo ciekawy cytat z tego posłowia samej Merce Rodoredy o właśnie jej bohaterach tej powieści Rozbite lustro, który to cytat brzmi tak. Najbardziej mnie w nich interesowała możliwość pokazania nostalgii, którą odczuwa każdy, kto żył intensywnie i sięga kresu. Te postacie nie są ani dobre, ani złe, są jak ludzie, z którymi codziennie przez cały tydzień się mijamy i mają swoje sekrety. Rozbite lustro to powieść, w której każdy zakochuje się w kim nie powinien, a ten, komu brak miłości, chciałby ją otrzymać za wszelką cenę na godzinę lub choć na chwilę. Więc mamy tutaj taki paradoks ludzi, którzy z jednej strony bardzo chcą kochać, tej miłości ogromnie potrzebują, a z drugiej kochać nie potrafią, nie potrafią dawać tej miłości. I to jest pewnie jakaś pułapka. Inną pułapką, czy też inną klatką jest to, o czym wspomniałaś. Ten świat arystokracji, świat etykiety, świat pewnego porządku towarzyskiego, co wypada, co nie wypada. To jest chyba takie piekło, jeżeli mogę użyć takiego mocnego słowa, którego Merce Rodoreda doświadczyła w swojej młodości poprzez to nieudane małżeństwo ze swoim wujkiem. Ona potem zaczyna żyć, zaczyna się bawić, rozbija tą klatkę swoją i wdaje się w rozmaite romanse. Ta jej seksualność, związki erotyczne z rozmaitymi mężczyznami staje się dla niej jakąś przepustką do wolności. Tak, i wydaje mi się, że te jej bohaterki, chociaż w dużo mniej taki odważny sposób, ale czuć w tym, jak one szukają swojego sposobu na wolność w sytuacji, w której są uwikłane w pewne zależności. Bo Teresa, przecież to jest tak, dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie była samodzielna, ponieważ była zależna od pieniędzy swojego męża, jednego i drugiego. To samo można powiedzieć o bohaterce Diamentowego Placu, która ma męża, który nie zgadza się na to, żeby pracowała. Tymczasem one przez cały czas szukają takiej swojej drogi wyjścia, poszukują swobody, nie zgadzają się, potrafią powiedzieć twardo, że nie chcą czegoś, że sobie tego nie życzą. I to, co jest właśnie paradoksalne, to Teresa rządzi tym domem w rozbitym lustrze, jest tą głową tego matriarchatu. I kiedy jest taka też znacząca scena, kiedy ona postanawia spisać swój testament i ma córkę, zięcia, wnuka i jest jeszcze dziewczynka, o której też nie chcemy wszystkiego zdradzać. Jest ważną częścią tej rodziny, ale Teresa nie jest z nią
tak jak sądzi, związana w żaden sposób, taki rodzinny. I ona chce jej przekazać swój majątek, bo w niej widzi taką godną następczynię swojego dziedzictwa, tego, co wypracowała swoim również ciałem, ale też umysłem. I Maria właśnie to jest taka postać, która chyba odzwierciedla trochę właśnie takie przebudzenie samej Merse, bo ona jest taka dzika, nieokiełznana, jest takim dzieckiem natury, które chce kochać namiętnie i bardzo dużo ją to kosztuje. I to też jest ciekawe, że Maria jest dzieckiem najbardziej kochanym też niewątpliwie przez swojego ojca. I to znów jest to fatum, czy ta powtarzająca się sytuacja, że najbardziej kochane dzieci w tej rodzinie to są dzieci z nieprawego łoża, używając tego dawnego sformułowania, czyli no, poczęte w związku pozamałżeńskim, to te są najbardziej kochane. I to chyba w tej postaci Marii bardzo mocno wybrzmiewa. Więc ta seksualność jest chyba u Rodoredy symbolem jakiejś wolności, ale też jakiejś szansy, jakiejś możliwości. To może dosyć kontrowersyjne w XXI wieku, ale pamiętajmy, ta powieść powstawała w latach 60., bo pisana bardzo długo, chyba w 68 Rodoredę zaczęła pisać tę powieść, w 74 skończyła. Ale wiesz, ja mam jeszcze jeden fragment opisujący chyba świetnie, czym jest właśnie seksualność, erotyka w tym świecie konwenansów, w tym świecie sztywnych reguł wyznaczonych przez arystokrację. To jest taki opis świata służących, który to fragment brzmi tak. Armanda pierwsza wpadła w sidła i przez 2 lata się łudziła, że to ona tu rządzi. Kiedy panicz Eladi się nią znudził, została w domu, cierpiąc jak desperatka. Sofia, która wszystko widziała, z początku bardzo źle to znosiła. Była zazdrosna. Czuła się tak upokorzona tym, co się rozgrywało na jej oczach, że tylko duma powstrzymała ją od zwolnienia Armandy. Bo to by wyglądało, jakby się przyznała, że wie o wszystkim. Sama Armanda nieraz miała chęć odejść. W końcu za każdym razem wolała płynąć z prądem. Gdy Eladi zaczął wodzić oczami za pokojówką Pauliną, gładząc palcem wąsy, przez parę miesięcy zalewała ją krew, ale jej przeszło i po krzyku. Felicja, która już dawno odeszła ze względu na wiek, kiedyś jej powiedziała: wydaje mi się, że mąż naszej panienki ma słabość do spódniczek. Babcia Armandy, pochodząca ze wsi, opowiadała, że któregoś popołudnia, wkrótce po ślubie, wybrała się po jajka, a jak wróciła, przyłapała swojego męża ze służącą na kolanach. Tego dnia obiad stanął jej w gardle, ale się przyzwyczaiła. Odegrała się na służących, musiały u niej harować jak woły. Jak mi się zdaje, że w zamian za obmacywanie po kątach mogą robić, co im się podoba. Armanda odziedziczyła po tamtej babce coś w rodzaju rezygnacji. Pełny brzuch i spokojne sny to wszystko, czego potrzebowała, żeby myśleć, że służy w dobrym domu i że właściwie byłoby ją stać na wypłacenie niemal wszystkiego, co zarabia, na książeczkę oszczędnościową w banku. Cała reszta to puste gadanie. No, obraz epoki wspaniały. I sytuacji kobiet. Bo zobacz też, ta Sofia tutaj się pojawia, która jest wściekła na romans swojego męża, jeden z wielu. Ze wszystkimi służącymi właściwie w domu. Tak, a potem jak już nie był w stanie, to jeszcze je podglądał. Natomiast z kolei w tej postaci Sofii skupiają się te wszystkie takie okropne konsekwencje takiego rozluźnienia obyczaju w tym sensie, że swoją cielesność odkrywa część kobiet, mężczyźni z tego korzystają, ale są jeszcze te żony, które mają do wyboru albo wpaść w rozpacz i nie wiem, rozstać się z mężem, albo tak jak Sofia, wymyślają, że to jest w pewien sposób narzędzie jej kontroli nad nim. Jest taka scena, w której dowiadujemy się, że ona miała jednego wroga w swoim życiu. I to był jej mąż. To jedno zdanie pokazuje, w jakiej strasznie nieszczęśliwym związku ona musiała żyć, jak bardzo musiała być samotna, skoro
teoretycznie najbliższa jej osoba jest jej największym wrogiem. Więc te wszystkie nitki, które Merce Rodoreda tutaj nam tka w tej powieści wielowątkowej, właśnie dlatego tak trudnej w pisaniu, ona zresztą też o tym opowiada, one właśnie w takich pojedynczych zdaniach nagle się wszystkie splatają i dają cały ten obraz tej służącej, która najpierw myśli, że jest właśnie jakąś wybranką pana, że to może zmieni jej życie, doświadczy jakichś uniesień erotycznych. Pan, który się nudzi po prostu już tym seksem, który jest tak dostępny. Zresztą jest piękna w ogóle też scena, kiedy on nawiązuje z nią romans, jak ona przychodzi do niego do biblioteki i wiemy tylko to, że on uniósł jej spódnicę i strzelił jej spod wiązki. I to jest początek tego romansu, więc to też takie znowu nie wprost napisanie, a tak wiele w tym się zawiera. Zresztą później ta historia tak znów przewrotnie się kończy, bo kiedy temu bohaterowi kończy się ochota, apetyt na seks, to właśnie poświęca się książkom i w bibliotece spędza ostatnie dni, godziny swojego życia. Wielki miłośnik Prusta. I tutaj chyba takie troszeczkę żartobliwe, prześmiewcze nawiązanie, prawda, do tego autora. No tak, zdecydowanie. Tutaj też jego żona, czyli Sofia, bardzo się zżyma na tego Prusta i uważa go za nudziarza potwornego. No to jednak tak, Merce zdecydowanie jest w innej kategorii gatunkowej, jeśli chodzi o opisanie. I tutaj nie znajdziemy wielkich opisów Magdalenki na przykład, tylko właśnie takie drobne zdania, które budują całą tę opowieść. Dużo romansów, dużo rozwiązłości w świecie, który jest tak bardzo konserwatywny i tak bardzo poukładany, ale tutaj chyba warto nawiązać do biografii samej pisarki, która po wyzwoleniu się z tego nieszczęśliwego małżeństwa ze swoim mężem bawi się, smakuje życia. O niektórych jej romansach krążą legendy. Chyba ten najgłośniejszy romans, nie do końca potwierdzony, ale jeśli rzeczywiście się wydarzył, to jakże tragiczny romans z legendarnym barcelońskim rewolucjonistą, współzałożycielem hiszpańskiej partii komunistycznej Andrau Nina, który został zamordowany przez sowieckich agentów NKWD. I tutaj znowu mamy to sięgnięcie do hiszpańskiej wojny domowej, tak pozornie nieobecnej w tej powieści, a jednak najważniejszej tak naprawdę dla tego, co się dzieje z bohaterami. Ale ja bym, wiesz, chciała wrócić do tego chłodu emocjonalnego, o którym dużo już powiedziałaś, że te emocje są gdzieś poza tą strukturą, poza strukturą rodziny, poza tym, co jest przyjęte, co jest dopuszczalne. I w ogóle ten świat, ten, który za chwilę się skończy, skończy się wraz ze śmiercią Teresy i wraz z wybuchem wojny domowej, to jest świat przepełniony przepychem, pięknem materialnym. Zresztą ten pierwszy rozdział zaczyna się od historii pewnej niezwykłej broszki brylantowej. Broszka, która wyglądała jak brylantowy bukiet kwiatów wielkości dłoni, więc proszę sobie wyobrazić, co to musiała być za broszka. I ta broszka przewija się właściwie przez całą powieść. Ona wychodzi w różnych kontekstach i w różnych momentach, ale to nie jest tylko biżuteria. To są też przepiękne meble, różne rodzaje drewna, tkaniny, muśliny, aksamity, jedwabie. Miałam takie wrażenie, zastanawiam się, czy ty również, że ten świat materialny, ten świat tego piękna przedmiotów dominuje nad światem emocji, nad światem tych ludzkich historii. Bardziej te emocje są opowiadane przez czasami bardzo szczegółowe, piękne opisy przedmiotów niż opisy stanu duszy tych bohaterów. One jeszcze bardziej potęgują wrażenie tej powściągliwości, która jest między bohaterami. Myślę, że największą w ogóle sztuką, która się udała Rodoredzie w tej powieści, jest to, że ci bohaterowie, którzy są tak bardzo statyczni w tej swojej właśnie powściągliwości, że oni nie stali się meblami kolejnymi, które tworzą krajobraz czy wnętrze tego domu, w którym żyje ta rodzina. Tylko wiemy, że tam się bardzo dużo dzieje, że oni tak siedzą, majestatyczni są, jak też szafy, czasem trochę egzotyczni, też jak kredensy jakieś tam japońskie, różne. To jest wszystko z detalami przepięknie opisane, ale w taki sposób, jak ona to zrobiła, to właśnie mam wrażenie, że to jeszcze bardziej wybija ten kontrast
który tworzy zderzenie tej powściągliwości z tą całą burzą, która się dzieje w środku. I ta burza też jest nie tylko, zobacz, akurat w tej powieści te dobre emocje są bardzo schowane. Te złe emocje, trudne emocje, takie jak zazdrość, gniew, potrzeba kontroli, one powodują, że ci ludzie wychodzą z tych swoich ról i dzieją się rzeczy dramatyczne. Rzeczy straszne, okrutne czasami, prawda? My nie do końca lubimy tych bohaterów, to też jest ważne. Tak, tak. Właśnie trudno jest polubić któregokolwiek z tych bohaterów. To jest zaskakujące, łącznie z Teresą. Ona też nie jest taką bohaterką, z którą byśmy się jakoś chętnie identyfikowali. Ma oczywiście wspaniałe różne cechy, ale są takie momenty, kiedy myślimy, ojej, co tu się wydarzyło? I właśnie ta broszka, ten sam początek, ja go trochę przegapiłam, bo myślałam, że to będzie taka, zupełnie czego innego się spodziewałam, zupełnie innej opowieści. I ten początek z tą broszką trochę mnie tak zgasił moją czujność. Ale potem jeszcze sobie do niego wróciłam, jak przeczytałam całość. I bardzo zalecam, żeby zwrócić na niego uwagę, bo to jest też moment, kiedy Teresa wychodzi ze swojej roli, pokazuje się w zupełnie innym świetle. Okazuje się, że jest osobą niebywale przedsiębiorczą, gotową do ryzyka i do tego, żeby swoje cele, które ona ma, zrealizować kosztem bliskiej osoby. I to bardzo dużo, dużo o niej mówi, bo ona potem rzadko daje się złapać w takich momentach, a jednocześnie ustawia w ogóle całą tę postać w książce. Więc tam, gdzie w ogóle pojawia się jakiś mebel, to często jest taki pretekst do tego, żeby z tego bohatera wyciągnąć coś więcej, niż widzimy pozornie. Nie wiem, schody są na przykład takim miejscem, gdzie dzieje się dużo ważnych momentów. I rękawiczki. Cały rytuał nakładania rękawiczek, kiedy Sofia i jej mąż przeistaczają się z osób domowych, prywatnych, w osoby publiczne, które wychodzą na różne rauty, spotkania, ale jest to cały proces aż niemalże nie tylko fizycznego, ale i psychicznego przeistoczenia. I to, jak ona opisuje, jak Sofia nakłada te rękawiczki, długie rękawiczki, potem je specjalnie roluje, one są z, już nie pamiętam z jakiego materiału były te rękawiczki, ale też ten materiał jest opisany. I ten świat przedmiotów wydaje mi się, że też dla kogoś, kto jeszcze w ten sposób to interpretuje, dla kogoś, kto stracił swój dom, wyjechał z miejsca, które było jego miastem, jego miejscem, tak jak Rodoreda musiała wyjechać po zakończeniu wojny, właśnie dlatego, że pisała po katalońsku i miała sympatie lewicowe. I wydawało jej się, że ona wyjeżdża na kilka miesięcy. I tak rozmawiała z matką, no, że pewnie za kilka miesięcy będę mogła wrócić. Tymczasem w zasadzie z emigracji nie wróciła nigdy. I to jest świat osoby, która potem się bawiła, ale za chwilę wybuchła II wojna światowa. I ona w tej Francji również musiała tam się chronić, uciekać. Więc ciągle żyła w takim poczuciu tymczasowości. Więc myślę, że takie stałe w naszym życiu, które wyznaczają na przykład rodzinne meble, to też jest taki punkt odniesienia, takiego wręcz poczucia bezpieczeństwa tego, co jest znane, co jest moje, co jest nasze, co należy do rodziny. Dlatego tak bardzo poruszył mnie koniec tej książki, aż nie myślałam, że przedmioty mogą mnie tak poruszać. Bo to jest związane już nie tylko z tym, że ta rodzina się w jakiś sposób rozpada, ten dom się rozpada, ale właśnie jeszcze to rozpadanie się mebli jakby dodatkowo podkreśla to, że ten świat po prostu już zupełnie legł w gruzach. I w tej poprzedniej książce, Diamentowy plac, tam jest na przykład mosiężne łóżko panieńskie tej głównej bohaterki, które jest dla niej takim niezwykle ważnym przedmiotem. Więc to są takie rzeczy, które nas osadzają w jakimś miejscu, w jakimś kontekście i dają poczucie bezpieczeństwa tam, gdzie go nie ma. Ja też myślę, że to, w jaki sposób Mercero Doreda opisuje te przedmioty, ten bogatszy czasem od świata ludzi, świat przedmiotów, to tak, z jednej strony, tak jak mówisz, jest bardzo nostalgiczne, ale z drugiej krytyczne. To nie jest wcale taka jednoznaczna laurka na rzecz czasów, które minęły, bo jednak ona dostrzega nadmiar tego. Dostrzega, jak człowiek, jak emocje, jak potrzeby serca są poświęcane w imię tych potrzeb materialnych, że te przedmioty dominują i one dominują w różnym tego słowa znaczeniu. Taki jeden dla mnie z najbardziej przejmujących fragmentów tej powieści, Rozbite lustro, to jest moment
Stypy, jednego z bohaterów, może nie mówmy którego, żeby nie zdradzać. Tam nie ma właściwie opisu emocji żadnego z domowników. My nie wiemy, co czuje żona, co czują najbliżsi. Natomiast to, w jaki sposób opisany jest pokój, w którym wystawione jest ciało zmarłego, rodzaj drewna, z którego zrobiona jest trumna, znów jakiś materiał, który jest w środku tej trumny, te świece, zapachy, kolory i znów ta jedyna kochająca go osoba, która wcale nie jest jego żoną i która nic dobrego od niego nie dostała, przychodzi, składa na jego ciele bukiet nieprawdziwych, bo sztucznych kwiatów i co się dzieje? Ma je zabrać, bo to jest wbrew etykiecie. Takie przeszywające bardzo mocno sceny i fragmenty, ale myślę, że też takie jest pisanie Mercero Doredy. Zostają nam obrazy, zostają nam całe kadry. Tak, to jest też w jakiś sposób bardzo teatralne, prawda? Mhm. Bo świetnie sobie potrafię wyobrazić taką scenę w teatrze, kiedy patrzymy na aktorów, którzy są z takimi kamiennymi twarzami, uczestniczą w tej stypie i wchodzi ta jedna kobieta, po której widać emocje i one się wyrażają w papierowym bukiecie kwiatów, który jest nieakceptowany, no bo burzy cały ten porządek, ten rytuał. I myślę, że to znowu wracamy do początku naszej rozmowy, tego jak ona pracowała wyobraźnią, jak doświadczała, jak przeżywała i potem jak świetnie potrafiła to przerobić na tworzywo literackie, bo jednak ona przez cały czas ona nam pokazuje, czym jest pisarstwo i czym jest tworzenie powieści, na czym polega literatura. I przez to, że ona to robi w naprawdę nowoczesny sposób, to też mi się wydaje, że to jest dobry czas, żeby odkryć Rodoredę. Że to nie jest pisarka, o której powiemy, że ona jest z jakiejś poprzedniej epoki, tylko że to jest pisarka właśnie na te czasy, kiedy w tym przesycie, który my mamy, takie powściągliwe pisanie, takie pisanie, w które musimy wejść, sami odkrywać, sami sobie dopowiadać, że to jest nam teraz bardzo potrzebne, więc ja czuję, że ona naprawdę może teraz znaleźć grono swoich czytelników i czytelniczek właśnie przez to, że nie jest taka dosłowna, że nie jest taka wprost, że nie opowiada wszystkiego, co wie. Ona zatrzymuje mnóstwo rzeczy dla siebie i bohaterowie nie chcą nam nic dać więcej, niż my jesteśmy w stanie im wyrwać. I to jest fantastyczne. To jest naprawdę w tym zalewie też takiej literatury pisanej na kolanie. Takiej powierzchownej, takiej przegadanej. Przypomnienie sobie, na czym polega taka robota pisarska, taka naprawdę pisarska robota, rzemiosło tego, czym jest literatura i dlaczego o niej się mówi, że jest najwybitniejszą katalońską pisarką. Co to znaczy w ogóle być wybitnym? Bo my tak nadużywamy tego słowa, że coś jest wybitnym dziełem, arcydziełem, że już trochę tak jakby zapominamy w ogóle, jakie to ma znaczenie, a w prozie Rodoredy to dokładnie wszystko możemy przeczytać i zobaczyć, no właśnie, przywrócić trochę znaczenie temu słowu wybitny, wybitny. I też myślę, że to, co jest wyjątkowe w tej pisarce, to jest to, że niełatwo ją zaszufladkować. Bo ona, myślę, że lubi być czytana jako autorka feministyczna. I nadaje się rzeczywiście na idealną, można powiedzieć, ikonę feminizmu, no bo w przeciwieństwie do losu swoich bohaterek, ona wyrywa dla siebie wolność, rozwodzi się z tym nieszczęsnym swoim strasznym mężem, szuka miłości, znajduje ją w końcu we Francji u boku tego mężczyzny, który chyba szczęścia jej nie dał, ale bardzo go kochała. No nie dał jej szczęścia również dlatego, że żonaty, że miał dziecko. I znów tutaj takie wydawałoby się liberalne środowisko artystyczne, intelektualne, pisarskie odrzuciło w dużej mierze Rodoredę. Być może dlatego z tymi pierwszymi powieściami niełatwo było jej się przebić. Płaci więc wysoką cenę za swoje wybory, za swoją niezależność. Więc rzeczywiście kobieta wyzwolona, kobieta niepokorna. A jeżeli chodzi o feminizm, to powiedziała tak. Feminizm jest jak ospa, bo jego dni są policzone. Zakochana kobieta automatycznie podporządkowuje się mężczyźnie. To fatalna siła. Nie ma sensu z nią walczyć. Powiem tak. Miała
bardzo bogate doświadczenie życiowe i myślę, że nie mówiła tego, nie korzystając z tego doświadczenia. Oczywiście z perspektywy 2024 roku, kiedy ktoś tak mówi, to mamy ochotę od razu powiedzieć, co ona tam wie. Tymczasem te słowa pewnie padały w latach 60., 70., kiedy zupełnie była inna jeszcze rzeczywistość, ale też, to ja powiem trochę tak prowokacyjnie, jak powiedziała Merce. Czy tak nie jest często, że nazywamy się feministkami, kobietami wyzwolonymi, kobietami niezależnymi, ale tak bardzo szukamy miłości, tak bardzo potrzebujemy kogoś obok siebie, że kiedy ta osoba się pojawia, jesteśmy gotowe po prostu porzucić wszystko, w co wierzyłyśmy, byle nie być same. I to też w tej jej prozie jest przecież takie mocno, mocno wyczuwalne, ten głód miłości. Głód miłości, nawet nie lęk przed samotnością, tylko to zmęczenie samotnością. Bo to jest taki bardzo samotny świat, gdzie te jej bohaterki same muszą się mierzyć z bardzo dużymi wyzwaniami różnego rodzaju. Więc kiedy pojawia się ten mężczyzna i on oferuje swoją miłość, swoje uczucie, no to nagle okazuje się, że to jest ważniejsze niż feminizm. I w tym sensie ja rozumiem to, co ona mówi, a nie jako słowo przeciwko feminizmowi. I też jestem ciekawa, jak ona by na feminizm spojrzała dziś, kiedy świat tak bardzo się zmienił i kiedy kobiety są premierkami, prezydentkami, mają znaczący głos w polityce, w nauce, w literaturze coraz większy. Myślę, że to, że jej trudno się było przebić z prozą, również wynika z tego, że ona była kobietą. Są takie z nią wywiady na przykład, gdzie ona w ogóle nie mówi o swoich inspiracjach prozą kobiecą, prozą kobiet, bo w ogóle proza kobieca to oczywiście już od razu źle brzmi, prozą kobiet, tylko mówi o swoich inspiracjach męskich, mężczyznami, autorami, pisarzami. I ona ze swoją nowoczesnością w pisaniu, z taką niepokornością, no na pewno nie miała łatwo, ale to też jest taki czas, kiedy my odkrywamy takie pisarki, bo kiedy ją czytałam bardzo, też miałam w głowie mocno prozę Clarice Lispector, która też powraca z niepamięci, również niezwykle barwna postać przecież. Brazylijska pisarka. Pisarka, tak. Też już na polski świetnie tłumaczona. I tych pisarek jest coraz więcej i właśnie nie tylko z kręgu anglosaskiego, ale właśnie z tych kręgów innych języków. Kataloński, portugalski, hiszpański również. I znowu jest czas, dzięki feminizmowi również, dla tych pisarek. Dagny Kurdwanowska, kierowniczka działu literackiego w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tą wspaniałą opowieść o niezwykłej pisarce katalońskiej. Ja również dziękuję i czytajcie Państwo Mercę Rodoredę. A ja bardzo dziękuję Państwu. Bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu o książkach. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Arctic Paper, producent papierów publikacyjnych Munken, dbamy o jakość w książkach. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa.
www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS System. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Znakomicie oddychające i przeciwdeszczowe kurtki na rower produkowane w Polsce. sklep.jmpsport.pl. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii W poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. 5KS Estate. Nieruchomości w Hiszpanii. www.5ksestate.es. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.